witam serdecznie w kolejnym filmie z serii z tema Pokémon Ruby, Omega Ruby, Alpha Sapphire. Więc tak, kiedy w sumie właściwie grę możemy poznawiać w nieskończoną ilość razy, ale w przypadku pierwszych 10 razy, za każdym razem będzie działo się coś innego i za każdy raz, znaczy może nie za każdy raz będzie się działo coś innego, ale za każdy raz będziemy dostawali coś. Albo ktoś będzie dochodził tutaj do miasta, żeby z tą osobą można było pogadać, albo będziemy dostawali jakiś przedmiot, czy coś innego, co będziemy mogli przesłać do wersji pełnej. Więc dlatego też właśnie i postanowiłem, że najpierw zagram sobie w demo. No i tak. Więc powróciłeś. No to nasze drugie spotkanie, czyż nie? Ach, tak. Zanim zapomnę, dałem ci jeszcze parę Pokémonów, więc będziesz mógł jeszcze trochę bardziej... No, lepiej się bawić, powiedzmy. No i że będzie się... że dobrze spędzić z nimi czas. Ucząc się też przy tym. Aha, jeśli będziesz chciał się wydać na przygodę, to tylko zagadaj do mnie. Z chęcią cię gdzieś zabiorę. No i tak, teraz właśnie zdobyliśmy nowe Pokémony. Od Stevena dostaliśmy pozostałe ewolucje pozostałych starterów, czyli Sceptile'a oraz Blaziken'a. No i dodatkowo mamy Glalie'ego, którego zapaliśmy sobie w odcinku poprzednim. Glalie ma poziom 40 i właśnie pochodzi od nas, czyli od Orlando. Zresztą podobnie jak pozostałe Pokémony, jest właśnie Pokémon lodowy. Właściwie mamy też fokus, która uniemożliwia jego potknięcie. W sumie to już w tej serii demo nie będę wspominał o takich postawach. Po prostu lecimy. W głównej serii zaczniemy od zera, że tak powiem, co my tu mamy? Mamy Ice Fang, może zawrócić albo potknąć, fajny atak. Headbutt może potknąć, Protect, żeby się chronić i jeszcze Frostbreath, który ma... Aha, zawsze uderza jako krytyczny. A to ciekawe. Jeszcze dodatkowo Glalie trzyma też Glalie'tyt, który umożliwi jego mega ewolucję. Właściwie każdy Pokémon, którego tutaj ma, ma przedmiot umożliwiający mega ewolucję. I ciekawostką też jest to, że ta trójka tutaj ma umiejętności natury. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy tak akurat zawsze jest. A i złapany w odległym miejscu, to też dosyć ciekawe. Dobra, w każdym razie mamy właśnie 4 Pokémony i każdy z nich ma możliwość mega ewolucji. Dobra, ale w sumie nie o Pokémonach chciałem dzisiaj mówić, a po prostu ruszyć dalej z przygodami. Także Stevenie, gadam do ciebie. No, co tam Orlando? Powinniśmy wyruszyć na przygodę, czy może coś jeszcze byś chciał? No właśnie, i tutaj pojawiają się 3 opcje, właściwie to nawet i 4. A właściwie to chyba nawet jeszcze więcej. Tak, 5. Więc tak, Let's Have Adventure, to po prostu wyruszamy na przygodę ze Stevenem. Check Rewards, tu możemy zobaczyć nasze, że tak... No dosłownie mówiąc nagrody, ale to są takie, no po prostu rzeczy, które zdobyliśmy i możemy przesłać je właśnie do pełnej gry za pomocą z kolei tej opcji. No jeszcze mamy wyjście z gry, czyli powrócamy do głównego menu oraz hold on a sec, czyli chwilę. Dobra, więc zobaczmy, co my tu mamy za nagrody. Chyba powinienem ci dać jakąś podpowiedź co do przesyłania gier do pełnej gry. Albo... No, w każdym razie tak. Na razie możemy przesłać tylko kolejnego, później będziemy zdobywali więcej przedmiotów. Także na razie lećmy na przygodę. W sumie i tak nie możemy przesłać się do gry, póki tam nie zaczniemy gry. A ja tak naprawdę mamy już Alpha Sapphire zainstalowany nawet na mojej konsolce. Tylko jeszcze save'a tam nie mamy. Czekasz, skończymy serię Y. Ale dobra. Mam nadzieję, że... Aha, albo słyszałem, że pewien... Że pewni trenerzy trenują na specjalnej wyspie niedaleko. Chciałbym, żebyś trochę z nimi powalczył. Także lecimy na tym razem Latiosie na kolejną przygodę, w której zmierzymy się zapewne z kilkoma trenerami, tak jak powiedział Steven. Ale wiecie co? Tak na moment przerwę na chwilkę z tego względu, że chcemy sobie włączyć może tryb oszczędzania energii i obniżyć oświetlenie, bo niestety jak bateria widzicie, nie ma się najlepiej. No, liczę, że mi pomożesz z tymi trenerami na tym specjalnym treningu. A właściwie to nie był najlepszy pomysł, bo tutaj tryb oszczędzania energii troszeczkę pogarsza obraz, że tak powiem. O, widzicie? Teraz lepiej wygląda. Kiedy dwoje trenerzy się spotkają, wtedy zaczyna się walka. Okej. Okay. Dobra, więc tak, lecimy walczyć. Ale ciemny ten 3DS, ale widzę wszystko na ekranie konsolki, także łohoho, natknąłem się od razu na trenera. Spuszczałem kotwicę na wszystkich portach pośród... No, na wszystkich portach świata, ale Slayport jest najlepszy. A gdzie ta wyspa, gdzie Slayport?
Ciekaw jestem, w każdym razie wyruszymy z nowym przeciwnikiem, jak jest Maraś Chuj, który chce zobaczyć za taki Pelipera. No niestety, Tulari nie jest najlepszym wyborem, gdyż Pelipper jest pokojem wodoladowym, a czy wodolatającym, a taki lodowy wodolany działa dość słabo. Znaczy, średnio w sumie. Ale dobra, pokażę wam mega ewolucję Gladiego, on naprawdę wygląda fajnie, był dostępny w XY. I ona ciekawą mnie też sprawia, że ataki normalne stają się atakami lodowymi. Także nasz Headbutt będzie miał typ lodowy. No to czas na mega ewolucję w wykonaniu Orlando. Dobra, także będzie Mega Ghoulie. Mega Ghoulie jest naprawdę ciekawy, choć może nie wygląda zbyt imponująco, ale Headbutt teraz zestawem naprawdę przywalił. A to jest kolej używa Brain, który jest silniejszy, jeżeli Pokémon, na którym się go używa chyba, mam niż połowę HP. No zawsze nigdy nie wiem, czy to Pokémon, który go używa, musi mieć mniej HP, żeby ten był mocniejszy, czy ten, na którym go używa, musi mieć mniej HP, żeby był mocniejszy. Choć słownie druga opcja jest trochę mało sensowna, ale cóż. Ale powiedzmy chuja. Jesteś najlepszy. Dobra, więc tak, czas na kolejną zmianę. Dobra, myślę o walki Blaziken'a. I w sumie też mam trawy, w których występują dzikie Pokémony. Bo z tego co pamiętam, przedmiotów żadnych tutaj się znaleźć nie da. Właśnie teraz mamy za zadanie pokonanie po prostu dwóch czy tam trzech trenerów. Dobra, co żyje w tej trawie? Nymkoda! Nosienie Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire dałem tam też pewną ciekawą opcję, którą za momencik wam pokażę. A wygląda ona następująco. Kiedy trochę pochodzimy, słyszycie? Zabrzmiał dźwięk jakiegoś Pokémona. I właśnie tutaj przydaje się opcja skradania. Teraz możemy się do takiego Pokémona zakraść. On się tutaj pojawił i jeżeli się do niego zakradniemy, wtedy będziemy mogli po prostu wstąpić w walkę. W pełnych grach mam jeszcze taki coś jak DexNav, który umożliwi nam właśnie zobaczenie, co to za Pokémon i jakichś podstawowych danych o nim. Typu poziom, czy nawet pierwszy ruch, bądź umiejętność. Dobra, i same to mamy za ataki. Mamy na przykład Slash, który powinien być raczej wystarczający na Slotka. Slotka jest Pokémonem normalnym, który nie charakteryzuje się jakąś super wytrzymałością, choć jednak był w stanie wytrzymać mojego Slasha. A, to ciekawe. Dobra, więc jeszcze raz Slash. Dobra, więc Slack rozwalony, także udało mi się wygrać walkę z dzikim Pokémonem. Zaraz pokażę wam, co się stanie, jak nie będziemy się zakradać do dzikiego Pokémona. To też jest dosyć ciekawe. Właśnie pojawił się ten dziki Pokémon. Tak jest, jest on gdzieś, słyszę w słuchawce po lewej. Tak jest. I kiedy się nie zakradniemy, on po prostu się nas usłyszy i ucieknie. Tak to działa. No i jeszcze jeden Slack nam się w trawie pojawił i Jabozykan! No to tutaj użyjemy do odmiany Double Kicka. Double Kick będzie wystarczający. Znaczy Double Kick. One Blast, no w sumie też może być taki trochę myskich. No kurczę, ten wysietacz ciemno. Jest dosyć, ale trudno. Okej, dobra, chodźmy dalej. A, kolejną przygodę z dzikim Pokémonem. Dobra, ja miałem trenerów pokonywać, a nie walczyć z dzikimi boksami. Właśnie tutaj jak wbijemy też poziomy w demie Pokémonom, to też nic nie da, gdyż przy każdym restarcie poziom wróci do normy. Właśnie tutaj starterom na 36, a Golemu na 40. Dobra, więc chodźmy dalej, a raczej z tę stronę, żeby zmierzyć się z kolejnym trenerem. A, trzech ich tu jest, trzech marynarzy. Ha, witaj, jestem takim jakby twardym marynarzem. Przeżyłem wszystkie oceany, albo morza. Albo siedem mórz chyba, tak powiedział. No w każdym razie tak, marynarz R stanowi właśnie sobie do walki Carvanek. Pokémon wodną rocznego, który ma niestety umiejętność laski, która troszkę mnie porani. Jak w niego przywala, ale tylko troszkę. Także double kick! Dokładnie. I tak działa laski. Zabieram jakąś tam część HP. Nie wiem dokładnie jaki to jest ułamek, ale dobra. W każdym razie pokonaliśmy Ernesta. Nie mogę wygrać. No, nie tym razem. Dobra, i jeszcze jeden trener. O, walka z Zeno? Czemu by nie? Więc ostatni z marynarzy, Edmond, najważniejszy do walki Pelippera. Znowu kość z Pelipperem. No cóż, dobra, idźże Blaziken.
Także tak, dobra, walczmy. W sumie Blaziken nie jest najlepszy wyborem. Zaraz wam pokażę mega ewolucję Blaziken, no, on wygląda naprawdę episko. W sumie też był dostępny w Pokémon XY. I znów ta animacja. Dobra, w każdym razie tak, Blaziken mega ewoluuje i teraz staje się jeszcze silniejszy. Dlatego odzyskuje super umiejętność, jaką jest Speed Boost, która wzmacnia szybkość strukturę. Dobra, smash przywalił, teraz kończy na Wing Attack. To będzie super efektywne, bo Blaziken jest ognisto walczący. No i Speed Boost podnosi nam speeda. Okej, no to czas na Slasha. No i w ten sposób pokonujemy trzeciego z trenerów. Kiedy tak rozwalimy już wszystkich... Teraz właśnie Cesar... No niestety. Myślę, też pieniądze, które zarabiam za walki, nie są. Gratulacje, pokonałeś wszystkich trenerów! Fajnie. I co z tego odmiał? No, wygląda, że dobrze się spisałeś, pomagając też tym trenerom. No, co powiesz na powrót? Nie ważne, co powiem, i tak wrócimy. Także lecimy ze Stevenem na grzbiecie Latiasa. Tak, Latiasa. Tak, piękne, Hoenn. Do z powrotem Mos Deep City. Dziękuję ci, Orlando. Byłeś mi dziś bardzo pomocny. Ciekawe w czym. No cóż, na razie to chyba będzie wszystko, także do zobaczenia później. I tak znowu będzie ta zapowiedź pełnej gry. Oczywiście ją można przewinąć startem. No i tak, więcej przygód czeka na ciebie w pełnej grze. No super. No i teraz tak, ukończyłem demo dwa razy i za to dostanę... Aha, jakieś nowe osoby pojawią się w Mos Deep City. Okej. Także oczywiście demo możemy przejść więcej razy, także teraz gra się zapisuje i my możemy przejść demo po raz kolejny. Właściwie i przejdziemy, bo i tak raz przechodzić demo na jeden film to trochę za mało, prawda? Za krótki by wyszedł. Także witamy ponownie, Stevenie. Któż to taki nowy się pojawił? Tak, myślę, że znowu będzie nas czekała jakaś wspaniała przygoda. Oby. Dobra, gdzie jest ten ktoś nowy? W zasadzie największe prawdopodobieństwo, że ktoś nowy się pojawi, jest gdzieś tu chyba. Bo niekiedy właśnie za każdym razem jak wchodzimy, znaczy może nie za każdym, ale często pojawia się właśnie informacja, że jakieś nowe twarze się pojawiają w Mos Deep. No i właśnie ktoś się pojawił! To honor dla mnie bycie liderem dla... Mam na myśli... Jestem Flannery, jestem... zarządzam stadionem w Laverage. Wspaniały Flannery, teraz uśmiech! Tak, tak, pracujesz ciężko, czyż nie? No właśnie, Flannery to jest liderka w miasteczku Laverage, do którego oczywiście w demie nie mamy dostępu. A jakże? Dobra, cokolwiek by się nie działo, dzisiaj pobijemy się trochę z Septilem. Znaczy dzisiaj, przy tym przechodzeniu. To miałem na myśli, więc Stevenie. Tak, lećmy na przygodę, bez zawijania. Także... to będzie bardzo krótkie zadanie. Właśnie jakiś tam biedny Pokémon albo osoba, to jest różnie. Jakieś maleństwo właśnie się zgubiło i trzeba je znaleźć na wyspie. I właśnie to może być Pokémon albo osoba. Zaraz się dowiemy. I na dobrą sprawę tutaj też będą trenerzy, z którymi bynajmniej nie będziemy musieli się bić. Także tak, gdzieś tutaj jest jakieś biedactwo, które się zgubiło, jest same. Mam nadzieję, że uda się go znaleźć. Jeśli ja znajdę, to dam ci znać. Tak, Steven, ty znajdziesz, na pewno. Dobra. Także tak, tu się jakiś dziki Pokémon telepie w trawie, ale on nas nie interesuje, a to maleństwo jest tu! Mor? Mor? Tak, znaleźliśmy już spora! No, wygląda, że wszystko się udało, także... Tak, wracajmy. I to jest całe zadanie! Tym razem na Latias lecimy. Tak, to już przeszliśmy demo po raz trzeci. Za to chyba już dostanę pakiet Hillboy, o ile dobrze pamiętam. Się okaże! Dobra, także dziękuję ci, Orlando. Dzisiaj byłeś mi naprawdę pomocny. No teraz to powiedzmy, że pomogłem. Także do następnego! Okej, dobra, ja nie chcę oglądać tej scenki.
Także tak, ukończyliśmy demo już po raz trzeci i za to dostanę pokebole, nie hillbole, ale to hillbole będą później. Okej, także gra się nam znów zapisze. No i tak, lecimy dalej. Ciekawi jestem w ogóle, ile mi to czasu zajęło, tak teraz nie patrzyłem. Ale naprawdę, te misje, że znaleźć kogoś, co są najkrótsze misje, nie musimy stoczyć ani jednej walki trenerskiej na dobrą sprawę. No, wróciłeś Rando, co za spotkanie. Myślę, że dam ci teraz te pokebole, żeby żeby przypieczętować to nasze małe spotkanie. Dobrze, zostaliśmy prezent od Stevena. Fajnie. Prezenty mogą być przesłane do pełnej gry używając opcji Pokémon Link, ale nie możesz ich użyć w specjalnej wersji demo. Dokładnie. Jeśli byś chciał wyjść na przygodę, to zagadaj. Dobra, idziemy na przygodę. Także tak, chodźmy, Stevenie, albo lećmy raczej. Gdzie? Ktoś jakbyś... Dobra. Niech czasem, jak polecimy, to pokawiam wam, o co chodzi. W każdym razie coś na kolejnej wyspie i znów trzeba pomóc Stevenowi. Ciekaw jestem w czym tym razem. O, teraz poleciliśmy na jakąś chyba inną wyspę. I... Aha, szukamy Śrumisza na tej wyspie. Musimy udać się go znaleźć. Aha, po prostu musimy znaleźć Śrumisza. To też jest bardzo banalna misja. Co musimy robić? Po prostu musimy tutaj chodzić i znaleźć Śrumisza. To nie był Śrumisz, to był Pokémon chyba imieniem Absol. O ile dobrze się rozpoznałem po głosie, teraz musimy połazić, aż usłyszymy odgłos Śrumisza. On jest dość charakterystyczny, więc chyba nie będzie miał nic większych problemów. To był Pelipper, a my... nas interesuje Śrumisz. No, Śrumisz, Pelipper to też nie. W sumie chyba stąd byłoby wygodniej. Dobra, także kolejny dziki Pokémon i kolejny, właściwie pierwszy w tym odcinku, Pelipper, Glalie i Glalie uciekamy. Nie chcemy go. Dobra, czyli musimy... lepiej tu by było pochodzić, bo tu się chyba najprędzej... No... gdzie on jest? Dajcie mi Śrumisza. No i kiedy trzeba trochę się nabiegać, żeby ten Pokémon się jakiś tu pojawił. Jest, moi drodzy, udało nam się znaleźć Śrumisza. Czyli w sumie wiem, gdzie popełniłem błąd. Tak dawno nie grałem w to. Wystarczyło, że po prostu przeszliśmy w odpowiedni sposób przez puste miejsce i bam, Śrumisz się pokazuje. Dobra. Czyli kwestia przypomnienia sobie. Okej, naprawdę chciałem znaleźć Śrumisza, to dobra, wracajmy więc. No i faj! Także myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedno zadanko. I będziemy kończyli na dzisiejszy film. Znaczy, dobrą sprawę, fajnie było zrobić jak najwięcej zadań w pierwszym filmie, to zrobiliśmy tylko jedno. Ale dobra, zobaczymy, co będzie jeszcze. Jeżeli to będzie naprawdę krótkie zdanie typu znajdź to, czy coś w tym stylu, to myślę, że podołamy temu zadaniu. Także dobra, szybko to przewijamy, bo to nas nie interesuje. Tak jest, fajnie, że kolego mogę zdobyć. No i przeszliśmy, no i w tym nowa osoba się pojawi w mocy. Fajnie. Okej, także gra się znów zapisuje. I za momencik, będziemy mogli przejść sobie grę jeszcze raz. To będzie już chyba czwarte. Nie, piąte. Piąte? No już przecież tak, to już nasze piąte spotkanie, czyż nie? A więc mam coś pewną dla siebie podpowiedź. Wiedziałeś, że Mega Ewolucji możesz użyć tylko raz w czasie walki? Tak, wiedziałem o tym. Tak więc uważnie zastanów się, jakiej Mega Ewolucji chcesz i kiedy użyć. Tak, jeśli chciałbyś na przykład, tak jest, to zagadaj do mnie. Dobra, kto to nowy się pojawił w Mozdy City, ha? Dobra, Flurry już była. Możliwe, że też na mieście się ktoś nowy pojawi. Chyba w okolicy centrum kostium... A nie, tu jest gościu na rowerze. Go chyba wcześniej nie było. Spójrz na to. Spójrz na moje wspaniale wyrzeźbione ciało. Rydle. Tak, kojarzę smać tego kolasia. To imię jest wszędzie. Mam nadzieję, że pewnego dnia też zrobisz rower rajdowa. No, swój rower rajdowa.
może kiedyś. Okej, więc tak, czas na kolejną przygodę. A, ktoś chciałby mnie wyzwać, także to jest utalentowany tener i chciałby z tobą powalczyć. Czyli stoczymy walkę z jednym, ale nie takim słabym tenerem. No to lecimy więc na tą walkę. Zobaczmy, czy to taki utalentowany tener. Gentleman, z którym chciałby sobie walczyć, jesteś na tej wyspie. Zawalcz z nim, Rolando. To będzie dobry test. No dobra, i oczywiście on się kryje w tej jaskini. I dojść do niego można tędy. Słyszałem wiele o tobie, trenerze. W tym to, że masz moc, dzięki której możesz używać mega ewolucji. Razem z moimi Pokemonami w tym miejscu sprawdzimy, jak wspaniała jest twa siła. Pozwól więc mi, że sprawdzę swoją siłę przeciwko tobie i twoim Pokemonom. Dobra, więc walczmy z ekspertem Timothy, który wysłał do walki Hariyama. Hariyama jest Pokemonem walczącym, więc Glalie bynajmniej nie jest dobrym wyborem, a ja zapomniałem zmienić Pokemona i nie najlepiej na tym wychodzę. Także tak, i tu już widzimy, że tutaj są przelewki, bo mam poziom 36. Do walki wyślę Swamperta, gdyż on ma dosyć przyzwoite defensywy, więc powinien być w miarę dobrze w stanie przetrzymać ataki właśnie Hariyamy. No i to już Wildwind! Chyba się spodziewał mojej zmiany. No i byle nie grali. No ty. Dobra, w takim razie pozostaje nam kontynuować atak. Zobaczmy, jak headbutt zadziała. No niestety nie najlepiej, ale go potknęło. Dobra. Może się uda. Chodźmy z Pokémon walczący, więc mogę, że nam trochę dowalić, ale warto być na to strzyżony. Cały czas będzie używał Wildwinda. Serio. Dobra, co chodzi do akcji? Septo! A Septo to on ma coś dobrego na niego, czyli Aerial Ace! I ciach, ciach! I Hariyama prawie padł, a to jest kojarza znowu Wildwind. Jeszcze tylko Strange Rocka tu brakuje. Okej, okay, do akcji wchodzi Swampert. Dobra, to Swampercie wynisz to Waterfall. Dobra, lecimy. Wodne uderzenie czymkolwiek. Waterfall to ogólnie fotospad, ale jak ten atak w ogóle działa, tego to ja nie wiem. W każdym razie pozostaje po 1299 punktów jak słabym kolejnym Pokemonem jest Absol. Do walki z Absolem to ja najlepiej wysłałbym Blaziken'a, ponieważ on ma super efektywny atak na niego. Także idź Blaziken. Tak, ten wysłał do walki Absola. No to tak, Absol ma jeszcze tą swoją presję. No to z naszej strony jest Double Kick, który powinien być w stanie Absola już wykończyć. Czyli kopnięcie jedno, kopnięcie drugie i Absol pada ofiarą mojego Blazikena. Dobra, troszkę expa. No i czas na trzeciego Pokemona przeciwnika, jakim jest Swillow. Na Swillow to dobry jest Swampert, albo w sumie też i Glalie. Glalie też będzie dobry, bo mamy w końcu ataki lodowe, które będą super efektywne na Pokemonie latającym. Także tak, leć Glalie i użyj na nim Ice Fang. Teraz Swillow jest szybszy oczywiście, mimo naszej przewagi levelowej. No i tak, Ice Fang. Czy to wystarczy? Chyba tak. A jednak nie. Dobra, no to jeszcze na bitkę Headbutt. Headbutt, bo mamy 100% celności w Headbuttie. W Ice Fangu tylko 95. Także Headbutt i rozwalamy Swillowa. No i drodzy, sposobem pokonujemy Timotego. Czyli bez większych kłopotów. Jesteś, wiesz, znacznie silniejszy niż przypuszczałem. Także tak, udało nam się pokonać prawdziwego eksperta. Fajnie. Sądząc po wyrazie twojej twarzy, wygląda chyba na to, że wygrałeś, co? W takim razie chyba powinniśmy wracać do Rozyk. Także wracamy. No i przeszliśmy już grę 5 razy. W zasadzie każde przejście było inne. W sumie pierwsze jest tylko takie najbardziej wyjątkowe, chociaż są jeszcze dwie misje specjalne, które pojawiają się dopiero po 10 przejściu gry. A jak to będzie, to zobaczymy. Także tak, bardzo mi pomogło dzisiaj Rolando, ciekawe w czym. Dobra, mniejsza z tym w czym, ale... Dobra, przypomnij to. Za te przejście chyba coś dostanę. Tak, przeszliśmy 5 razy i teraz zostanę Hillbole, dokładnie.
Także w dzisiejszym filmie z Dema Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire dowiedzisz wszystko, także ja z myślę, że nami zapraszam na kolejny film, w którym jeszcze raz przejdziemy demo 5 razy i na tym chyba już skończymy. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć! Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.